Kulisy manipulacji. Witamy po przerwie. Katarzyna Głyska. Przypominam, że państwa i moim gościem jest Jacek Liźniewicz z Gazety Polskiej. Rozmawiamy, szanowni państwo, o tym, w jaki sposób politycy i część dziennikarzy zareagowała, zresztą nie tylko, bo jeszcze prawnicy, zareagowała i podeszła do zaprzysiężenia pana prezydenta Andrzeja Dudę na kolejną kadencję. Ja zapowiedziałam przed przerwą dramatyczny materiał z faktów TVN. No to w takim razie od niego zaczynamy. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Andrzej Duda składa przysięgę i oficjalnie zaczyna drugą prezydencką kadencję. W Sejmie dziś Zgromadzenie Narodowe, choć nie w pełnym składzie. Za to stęczą na twarzach i konstytucją w rękach. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Ceremoniał został zachowany, w oczy rzucały się maseczki. Ale i puste miejsca na sali Sejmu. Druga prezydencka przysięga Andrzeja Dudy przypadła na czas pandemii. Że dochowam wierności postanowieniom konstytucji. Te puste miejsca nieobecnych posłów miały symbolizować ich sprzeciw wobec łamania konstytucji przez prezydenta w pierwszej kadencji. Prezydent mógł też zobaczyć wyciągnięte w jego stronę teksty ustawy zasadniczej. To lewica, która stawiła się na zaprzysiężeniu w całości, w ten sposób przypominała mu o jego obowiązkach. Prezydent musiał też widzieć nowy, zaskakujący element uroczystości. Tęczową flagę, którą stworzyły posłanki Lewicy dla wsparcia osób LGBT. Przyszliśmy dzisiaj na Zgromadzenie Narodowe, żeby być wyrzutem sumienia prezydenta Andrzeja Dudy. Tęcza w ławach poselskich nabrała jeszcze większej symboliki, gdy prezydent wypowiadał te słowa. Polacy mnie znają i wiedzą, jakie wyznaję wartości. Nie udawałem w kampanii wyborczej kogoś innego niż jestem. To właśnie z powodu słów Andrzeja Dudy z kampanii posłanki Lewicy stworzyły dzisiejszą tęczę. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. Wygrał wybory, upadlając i odczłowieczając część Polek i Polaków. No, to państwo słyszeli to podsumowanie. Wygrał wybory, upadlając, poprzez upadlanie Polek i Polaków. No właśnie, i zarzut, który został sformułowany w tym materiale wobec pana prezydenta, że on nie udawał w kampanii wyborczej swoich poglądów, że mówił o tym, jaki jest naprawdę Jacek Liźniewicz. To potworny zarzut. Tak, ja się zgadzam z prezydentem Dudą. Polacy znają prezydenta Dudę i wiedzą, co on reprezentuje, jakie wartości i że dotrzymuje słowa. I dlatego wybrali go na drugą kadencję. No tak, tak dokładnie jest. Ale bardzo mnie na początku tego materiału, mówią, że TVN wprowadził, że z tęczą na twarzy. Myślałem, że to będzie taka smutna minka, taka odwrócony uśmiech, taka... Podkówka. Taka tęcza po prostu na twarzy, ale to się okazało, że to chodziło o maseczki w tym kolorze. Znaczy oczywiście to, co się tam działo, pani Klaudia Jachira po prostu z błędem ortograficznym na transparencie, ten cały cyrk tęczowy, no to tylko pokazuje, że te wszystkie posłanki i posłowie, no jednak głównie opozycji, no ich poziom po prostu spada. No. Pewnie już nie jest to, nie są to czasy po prostu starożytnych filozofów, których mowy przetrwają przetrwały tysiące lat i które możemy czytać do tej pory. No dzisiaj, no jeżeli coś po sobie zostawi pani Szejring Wielgus, to będzie kolor garsonki. No gratuluję podejścia, no ale no, jest to jednak trochę smutny obraz naszych czasów. No to szanowni państwo, cytowaliśmy wpis Romana Giertycha, który twierdził, że przy zgromadzeniu narodowym potrzebne jest kworum. To od razu przypominamy, że nic takiego nie istnieje, nie ma takich wymogów. Roman Giertych wymyśla tego typu chwyty, które no, trudno nazwać nawet prawnymi, bardziej takimi politycznymi, a może to i tak za duże określenie, ale spójrzmy jeszcze na oświadczenie, fragment oświadczenia Stowarzyszenia Justitia. Bardzo proszę o ten materiał, o tą planszę.
3 sierpnia 2020 roku powołana nielegalnie przez prezydenta Andrzeja Dudę w skrajnie upolitycznionym procesie nominacyjnym. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła nieważną uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję, piszą członkowie Iustitii. Dalej piszą, przypominamy, iż izba ta w całości została powołana przez prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, które wkrótce zostaną rozpatrzone. Każde orzeczenie wydane przez tę izbę i zasiadających w niej neosędziów jest nieważne, o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale trzech połączonych izb w dniu 23 stycznia 2020 roku. Tutaj sygnatura. Tym samym piszą członkowie Iustitii, wobec nieważności dzisiejszej uchwały nie doszło do stwierdzenia ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Sąd Najwyższy, co jest wymagane przez artykuł 129 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. No, szanowni państwo, przyznam szczerze, że na mnie to robi wrażenie, bo to już jest sprawa bardzo poważna, jak tam sobie ta Iustitia wypisuje różne głupoty, przepraszam bardzo, że tak mówię, ale w różnych mniej ważnych sprawach, błahych nawet czasami, to już ich jest ich problem, chociaż to pokazuje, że ten stan dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości jest naprawdę dramatyczny i ta mentalność, która najwyraźniej przeszła z czasów, w których pan Leszek Miller czuł się jak ryba w wodzie i robił fantastyczne karierę, no cały czas została, ale Iustitia pisze o instytucjach, które nie istnieją. Nie ma w Polsce takiej instytucji jak neo-KRS i nie ma w Polsce takich osób, które piastowałyby urząd neosędziego. Ja się zastanawiam, czy to szaleństwo już po prostu nie przekracza jakiejś kolejnej granicy. No i zdaje się, że to środowisko, szeroko rozumiane środowisko opozycji totalnej, no bo tutaj sędziowie, przynajmniej ci z Iustitii, ewidentnie w tym środowisku są, chyba dociska pedał totalności już do dechy. Tak, ja się zastanawiam, jakie są tego przyczyny, tak, do tego ich zachowania. Znaczy, poza tym, że no, tam jest jakaś bariera mentalna i totalna nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, to jest to jakby oczywiste, bo no, sędziowie no, boją się po prostu, że na przykład ktoś im każe coś robić, tak? A tacy sędziowie z Iustitii niekoniecznie tam lubią się przepracowywać, więc boją się każdej reformy wymiaru sprawiedliwości, no więc siłą rzeczy boją się Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest na pewno, ale zastanawiam się, czy czasami nie jest też tak, łącząc te wszystkie argumenty, to zachowanie opozycji, zachowanie sędziów, prawników i tak dalej, czy nie jest to tak, że nie mamy do czynienia z sytuacją stworzenia takiego wrażenia, że to my nie bierzemy w tym udziału, po to, że gdyby, nie wiem, w przyszłości za 3 lata na przykład Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, to przecież jest to tylko demokracja i aż demokracja i wszystko może, nastroje ludzkie zawsze się przecież mogą zmienić. No wtedy nie wyjdzie pan Matczak, pan Giertych, pan Borys Budka, pani Lubnauer i nie powiedzą, że oto my wszystko unieważniamy, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, łącznie z wyborem prezydenta. No i wtedy jest to niesamowicie niebezpieczna sytuacja, no bo w zasadzie opozycji wtedy zostaje tylko jedno kryterium uliczne, bo to jest po prostu podważanie jakichkolwiek zasad demokracji. No, przypomnę, że w tych wyborach wzięło udział ponad 20 milionów Polaków, którzy, czyli prawie 70% uprawnionych do głosowania, którzy wybrali prezydenta Andrzeja Dudę. Czy przepisy są takie, czy inne, to tak naprawdę ma mniejsze znaczenie, bo to przepisy są dla narodu, a nie naród dla przepisów. No to szanowni państwo, jeszcze jeden materiał. To jest wpis, twitterowy wpis Wojciecha Sadurskiego, który pyta tak.
Jak to jest, że w żadnej z dwóch nowych izb, tutaj rozumiem pan Sadurski, podważa w ogóle, że to są izby Sądu Najwyższego, nie ma ani jednej osoby mającej choćby minimalny prestiż w środowisku. To jest zupełnie niesamowite, bo rozumiem, że środowisko to są ci prawnicy, którzy wspierają totalną opozycję. I teraz możliwość pełnienia funkcji chociażby w Sądzie Najwyższym zdaje się, że przez pana Sadurskiego jest podyktowane jakimiś akceptacjami środowiskowymi, a nie procedurami, nie dorobkiem naukowym, nie zatwierdzeniami poszczególnych izb, jakby przejściem całej ścieżki zawodowej, która jest w takich sytuacjach wymagana. Nie, tu chodzi o to, żeby jacyś ludzie kogoś zaakceptowali. No i teraz oczywiście pytanie, jak to się ma do demokracji w ogóle, bo zdaje się, że to mechanizm kompletnie z demokracją niezwiązany. Pan Sadurski powinien przestać mówić o środowisku, tylko powinien zacząć mówić o pewnym towarzystwie. To ma lepszą... No chyba, że będzie chciał mówić o kaście. Tak, bo towarzystwo trochę też moim zdaniem nawiązuje do tego, co mówili o sobie mafiozi, bo oni dokładnie tak się mam wrażenie pozycjonują. Ja przypomnę, że przecież były takie osoby, które w towarzystwie były umieszczone i były szanowane, a później jak zaczęły mieć inne zdanie, to towarzystwo pluje i atakuje na swoich byłych kolegów. Takim przykładem jest na przykład profesor Kamil Zaradkiewicz, który przecież był cenionym prawnikiem, pracował w Trybunale Konstytucyjnym, a gdy opowiedział się po stronie reform wymiaru sprawiedliwości, no to hej, że łami tutaj towarzysza i niszczenie go każdą metodą, łącznie z tym, że wyciąganie mu spraw z życia prywatnego. No właśnie, w jaki sposób towarzystwo kończy, to towarzystwo, o którym mówił przed chwilą Jacek Liźniewicz, kończy z tymi towarzyszami dotychczasowymi, którzy się jakoś tam po drodze nie sprawdzili. To taki stary film z Marilyn Monroe, pół żartem, pół serio. Tam jest taka scena, w której tort wjeżdża na salę i rozpoczyna się rozliczanie. To jest, mam wrażenie, rzeczywiście takie towarzystwo jak z tego filmu i z tej sceny z tortem. Ale szybciutko w takim razie Jan Grabiec, który dla Polskiego Radia się wypowiedział. Bardzo proszę, to rzecznik Platformy Obywatelskiej. Proszę o tą planszę. Okoliczności wyboru prezydenta Andrzeja Dudy upoważniają nas do stwierdzenia, że nie został wybrany uczciwie. Chcielibyśmy, żeby wszystkie wątpliwości podnoszone przez tysiące ludzi w Polsce zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy. Niestety ten sąd zawiódł. I jeszcze jedna plansza, bardzo proszę. To tym razem wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, były wicepremier w rządzie Platformy Obywatelskiej, w rządzie Donalda Tuska, później komisarz europejskiej. Bardzo proszę o tą planszę. Nie oglądałam dzisiejszego zaprzysiężenia, mówi Bieńkowska, i nie robię sobie żadnych nadziei, tak jak nie robiłam sobie 5 lat temu. Ci, którzy wtedy pisali, nie bójcie się, nic nie będzie, młody prezydent będzie się chciał wybić na niepodległość, teraz powinni gryźć się w język i przepraszać za to, co mówili. Teraz staniemy się państwem, które demokratyczne jest tylko z nazwy, ale instytucje demokratyczne po kolei przestają w nim działać. Zaczęło się od sądów, a teraz widzimy, co się dzieje. To Elżbieta Bieńkowska w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Ja powiem szczerze, to jest dla mnie taka wdzięczna postać do rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej, bo ja od co najmniej 2 czy 3 lat z uporem maniaka czasami, przyznam szczerze, pytam posłów Platformy Obywatelskiej, żeby wymienili choć 3 osiągnięcia pani komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Już później dałam sobie spokój z 3. Zeszłam do 1. I proszę sobie wyobrazić, że do tej pory ani jednego takiego polityka Platformy Obywatelskiej nie miałam w żadnym z moich programów, który by był w stanie wskazać choć jedno osiągnięcie pani Bieńkowskiej. Wszyscy zastanawiają się, nikt nie potrafi powiedzieć, co ona tam robiła w Komisji Europejskiej. Jacek Liźniewicz, szybkie podsumowanie.
No, że Sąd Najwyższy zawiódł Jana Grabca i polityków Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę moment, kiedy sąd nie zawiódł, czyli w 2014 roku, razem z Bronisławem Komorowskim wtedy na konferencji prasowej ogłaszał ważność wyborów i razem z profesorem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście czasy, kiedy Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny był dyspozycyjny od Platformy Obywatelskiej, minęły i niestety, a dobrze dla Polski, po prostu teraz sądy zawodzą czasami Platformę Obywatelską. Bardzo dziękuję i tutaj stawiamy kropkę. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Jacek Liźniewicz to był Państwa i mój gość. Pozdrawiamy również serdecznie Piotra Lisiewicza, bo Piotr Lisiewicz, jak Państwo zapewne się domyślają, już tradycyjnie, jak w każde wakacje, uczy się jeździć na rowerze na południu Polski w okolicach Rymanowa. Proszę na siebie uważać, jeżeli tam Państwo są, to proszę naprawdę mieć oczy nawet z tyłu głowy, bo być może tam gdzieś będzie próbował przejechać na tych swoim rowerze z czterema kółkami na razie, no ale trzymamy za niego kciuki, serdecznie go pozdrawiamy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.